Instrukcja montażu pustaków szklanych w systemie LuxProf. Przy montażu pustaków szklanych w systemie LuxProf wykorzystujemy listwę obwodową oraz łączniki pionowe i poziome do zastosowania w obszar spoin pionowych i poziomych. Montaż rozpoczynamy od listwy startowej, podobnie jak w systemie tradycyjnym. Cokół z listwy startowej będzie naszą podstawą do zabudowy konstrukcji z pustaków. W przypadku ścianki narożnej docinamy listwę pod kątem 45 stopni i tworzymy z drugą kąt prosty. Montaż rozpoczynamy od listwy obwodowej, która utworzy wraz z pasami bocznymi i górnym ramę obwodową. System LuxProf nie jest systemem konstrukcyjnym. Ułatwia montaż i zastępuje spoinę tradycyjną. Dlatego konieczne jest stosowanie zbrojenia i zaprawy w spoiny między pustakami. Łącznik pionowy jest elementem do zabudowy w spoinę pionową między dwoma pustakami. Dłuższym łącznikiem poziomym zabudowujemy spoinę poziomą. Montaż ścianki rozpoczynamy od pustaka narożnego. Pustak narożny montujemy w systemie tradycyjnym i LuxProf. Aby mieć pewność, że ścianka z pustaków będzie zabudowana równą ilością pustaków, należy pierwszą warstwę złożyć na sucho. Da nam to gwarancję, że w ścianie pustaki będą na całej długości ścianki. Listwę obwodową, wcześniej zdylatowaną i zazbrojoną w całości, wypełniamy zaprawą montażową. Układamy pierwszą warstwę pustaków. Między pustakami układamy łącznik pionowy wraz z zaprawą. Po ułożeniu pierwszej warstwy układamy łącznik poziomy i spinamy go z łącznikami pionowymi metodą na wciśnięcie jednego w drugi z efektem kliknięcia. Łącznik w miarę potrzeby możemy przyciąć na żądany wymiar. Po sprawdzeniu poziomu, zazbrojeniu spoiny poziomej drabinką zbrojeniową oraz wypełnieniu jej zaprawą montażową przystąpimy do montażu drugiej warstwy pustaków. Możemy po zamontowaniu drugiej warstwy wprowadzić w spoiny pręty pionowe. Zbrojenie będzie bardziej stabilne. Pamiętamy o tym, aby wiązać zbrojenie pionowe i poziome w miejscu spojenia. Na bieżąco sprawdzamy poziom każdej warstwy. Po zamontowaniu kilku warstw i oczyszczeniu spoin pionowych i poziomych z nadmiaru zaprawy, ściągamy folię zabezpieczającą z pustaków satynowanych. Zadaniem folii jest zabezpieczenie szkła przed ewentualnym zarysowaniem zaprawą montażową. Układamy każdą warstwę pustaków w taki sam sposób do wymaganej wysokości, układając nie więcej niż 4 warstwy dziennie. System LuxProf ułatwia nam utrzymanie stabilności ścianki z pustaków, jednak nie powinniśmy zapominać o kontrolowaniu pionu i poziomu konstrukcji w każdej warstwie. Pustaki narożne montujemy podobnie jak inne pustaki, nie więcej jak 4 warstwy dziennie, pamiętając o kontrolowaniu pionu narożnika ścianki.